Nowe darmowe obiekty, aktualizacja, zaimki, nowa dostawa, nowy scenariusz, nowy wygląd rodziny Ćwir oraz cała zawartość dwóch nowych kolekcji. Hej Rybenki, to Akwamaryna. W sieci The Sims 4 jak zwykle bardzo dużo się dzieje, także łapcie kawusie lub herbatkę i nadróbmy to wszystko razem, a zaczniemy oczywiście od aktualizacji. 24 maja do gry weszła dość spora aktualizacja, jednak mimo tego, że aktualizacja obowiązuje wszystkich użytkowników, to oficjalnie pojawia się u graczy, którzy mają grę ustawioną w języku angielskim. Spokojnie kochani, zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Twórcy poinformowali nas na swoich wszystkich mediach społecznościowych, że do gry zostały dodane zaimki niestandardowe, a to oznacza, że wszyscy gracze będą mogli spersonalizować zaimki swoich simów w trybie tworzenia sima. Tak jak już wspomniałam, początkowo zaimki niestandardowe będą dostępne tylko w języku angielskim, ale oczywiście twórcy planują w przyszłości poszerzyć te funkcje dla wszystkich 18 języków. Twórcy również podkreślili, że mimo poczynienia tak znaczących zmian, to nie są oni w stanie uczynić gry w 100% neutralnej płciowo. To oznacza, że w grze będą dalej pojawiać się określenia nacechowane płciowo i tu podano takie przykłady jak matka, ojciec, policjant czy policjantka. Już dzisiaj wiemy, że aby zmienić zaimki swoich simów, musimy kliknąć w lewym górnym rogu na imię i nazwisko naszego bohatera i tam rozwinie się dodatkowe okienko, gdzie możemy określić zaimki dla naszego sima. Zostaliśmy również uprzedzeni, że mimo testowania narzędzia mogą pojawić się różnego rodzaju błędy ze względu na zawiłości gramatyki. Także kochani, miałam rację, że sim w koszulce z barwami osób transpłciowych zwiastuje nadejście zaimków niestandardowych, no więc to tyle jeśli chodzi o nowe narzędzie. Nie będę wam tego tutaj wszystkiego tłumaczyć, co jest napisane, dlatego że pewnie za jakiś czas oficjalnie pojawi się polskie tłumaczenie, także na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu. Tak czy siak myślę, że warto wiedzieć, że to się już dzieje i że taka funkcja do gry nam doszła. No ale przejdźmy sobie teraz, kochani, do tematu nowej dostawy. 25 maja pojawiła się nowa dostawa, w której to otrzymaliśmy piosenkę dość nieszablonowej wokalistki Alice Longyu Gao. Longyu oznacza smok i wszechświat, a Gao imponująca. I tak jak to poprzednim razem powiedziałam we swoim ostatnim materiale newsowym, widać i słychać, że mamy do czynienia z kimś nieziemskim i idealnie wpasowującym się w estetykę gry The Sims 4. Jej postać już, tak jak wspomniałam, szczegółowo omówiłam, ale myślę, że jednak warto wspomnieć o niej jeszcze raz, gdyż Alice jest odpowiedzialna za wykonanie piosenki o tytule DTM w języku Simlish. I to jest właśnie w tym przypadku jej największym atutem, że operuje perfekcyjnie językiem simów. Już wiemy, że w przyszłości możemy też się spodziewać, że jej następny utwór, 100 Boyfriends, zostanie również przetłumaczony na język Simlish, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko na tę premierę czekać. Póki co, kochani, dajcie znać, co myślicie o utworze DTM. Ja niestety nie mogę wam go tutaj puścić, także będziecie musieli nadrobić tę piosenkę beze mnie. Ja już jestem po odsłuchaniu utworu i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobał. Trzeba naprawdę powiedzieć, że Alice wykonała kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że też wam się spodoba, bo to jest całkiem przyjemna dla ucha melodia. Ale kochani, koniec gadki o muzyce, bo to nie jest jedyna rzecz, jaka wraz z dostawą nam doszła do gry. A mianowicie otrzymaliśmy jeszcze 3 darmowe obiekty i to ciągle nie jest koniec, ale po kolei. I zdecydowanie warto tutaj powiedzieć, że dostaniemy przecudowny stoliczek, bardzo fajne krzesło oraz nowoczesną lampkę. Wszystko jest oczywiście dostępne w bardzo ciekawych wariantach kolorystycznych, także dajcie mi znać, czy wam się podobają te wszystkie obiekty, bo ja jestem naprawdę nimi zauroczona. Mega mi się podobają zwłaszcza krzesło i stolik. Także to jest ogromny plus. Kolejnym elementem jest jeszcze scenariusz i teraz przejdziemy sobie do omówienia go. Do gry doszedł scenariusz pod tytułem Przyjaźń po grup, który jest ograniczony czasowo i trwać będzie do 29 czerwca. Jego poziom trudności to łatwy, a w opisie możemy przeczytać, że podobno najlepszych przyjaciół się nie traci. Zawrzyj głęboką przyjaźń w dzieciństwie i utrzymuj dobre relacje z innymi simami. Baw się, przeżywaj przygody i nawiązuj długoletnie znajomości podczas dziecięcych igraszek, zanim skoczysz w wiek nastoletni. I tutaj, kochani, ewidentnie widać, że jest to scenariusz tworzony pod premierę nowej kolekcji Mali Obozowicze. Jeśli chodzi o same wymagania do gry, to już od etapu dziecka możemy spokojnie rozegrać ten scenariusz, a jeżeli chodzi o wyniki, to jako dziecko musimy zdobyć wspomnienia i nawiązywać głębokie przyjaźnie na całe życie, ewentualnie odnów znajomości, kiełkującą miłość, poczucie odrzucenia i miłosne zawody. Nadaj historii twojego sima lub simki dalszy ciąg i zmagaj się z nastoletnimi dramatami. Także kochani, dajcie znać, co sądzicie o tym scenariuszu i czy zainteresował was na tyle, aby w niego zagrać, bo ja mam nadzieję, że zainteresowałam was na tyle, abyście mnie zasubskrybowali. No ale wracając do tematu dostawy, bo to ciągle nie jest koniec, tak? W tym tygodniu, w tym miesiącu dostawa jest dla nas bardzo hojna. Chcę wam opowiedzieć o małej wisience na torcie tej całej dostawy, także przejdźmy sobie teraz do tematu zmiany simów z otoczenia. Jakiś czas temu były ogłaszane zmiany wyglądu poszczególnych simów, no i kochani, doczekaliśmy się. Pierwszą przerobioną rodziną została rodzina Ćwirów. Zmieniono wygląd dosłownie każdemu członkowi tej wspaniałej familii, więc tak oto teraz prezentuje się Bella,
Mortimer, Cassandra i Aleksander. Pamiętajcie też o tym, że aby zobaczyć nową odsłonę rodziny Ćwir, należy rozpocząć nową grę. To nie jest tak, że ta wasza aktualna rodzina zmieni się nagle diametralnie. Nie, nie, nie. To wszystko się dzieje za pośrednictwem nowego zapisu. Także kochani, też jestem ciekawa waszych opinii. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o nowym wyglądzie, bo też bardzo chętnie o tym poczytam. A teraz zapraszam was na podgląd nowej zawartości. Pewnie nikogo nie zdziwi, że po raz kolejny tuż przed premierą mamy do czynienia z publikacją pełnej zawartości nowo nadchodzącej kolekcji. Na Sims Community dzięki uprzejmości Simsmaticali pojawiły się screeny ze wszystkimi obiektami, jakie dojdą do gry już 26 maja w dwóch najnowszych kolekcjach. Kolekcja Księżycowy Szyk będzie zawierać aż 33 obiekty, natomiast Mali Obozowicze dodadzą do gry 25 przedmiotów. Warto tutaj pochwalić twórców, bo mamy rekord, kochani. 33 obiekty to największa liczba obiektów, jaka została dodana do gry, więc w sumie można by powiedzieć, że ten kit to prawie jak akcesoria? Myślę, że tak czy siak jest to całkiem miła odmiana, bo 33 obiekty za 25 zł zawsze to jest coś na plus. Jak sami widzicie na załączonym obrazku, pojawiły się różnego rodzaju bluzki, różnej długości spodnie oraz spódniczki. Warto również dodać, że znajdziemy tu kilka akcesoriów. Kolekcja póki co jest dość mocno krytykowana, bo ubrania, które się w niej pojawiają, nie są niczym nowym, a wręcz czymś, co już pojawiło się w podstawowej wersji gry. Ja myślę, że faktycznie nie można temu zaprzeczyć, że jednak gracze, użytkownicy forów mają trochę racji, bo niektóre ubrania faktycznie są podobne do tych, które już w grze mamy. Ale dajmy temu szansę, bo jak to zazwyczaj bywa na przeglądach kitów, jednak większość ubrań dalej wypada całkiem dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie i też w tym przypadku. Jeśli chodzi o kolekcję Mali Obozowicze, to tu, kochani, ciężko stwierdzić, które z obiektów będą aktywne, a które tylko dekoracją. Po zdjęciach możemy się domyślać, że dojdzie do gry oglądanie ekranu, pieczenie pianek, huśtawka lub wcześniej zapowiadany samochodzik. Ale tak jak wspomniałam, 26 odbędzie się premiera, a wraz z nią postaram się oczywiście dodać first looki obu kitów. Także kochani, zasubskrybujcie mój kanał, aby niczego nie przegapić, bo również z tego tytułu odbędzie się oczywiście rozdanie, w którym to, uwaga, szanse na zwycięstwo będą miały dwie osoby. Także zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali ze mną na dłużej. Ciągle jeszcze czekamy na trzecie rozszerzenie, a mowa tu oczywiście o pakiecie rozgrywki i muszę przyznać, że pojawiła się ostatnio bardzo fajna teoria w sekcji komentarzy, że na obydwóch okładkach pojawiają się księżyce i że może pojawią się w najbliższej przyszłości z tego tytułu chociażby fazy księżyca, tak jak było w trzeciej edycji. Oczywiście są to luźnego rodzaju przemyślenia użytkowniczki odnoszące się do przyszłego pakietu rozgrywki z wilkołakami, więc no kochani, nie traktujmy tego poważnie, ale kto wie, może udało jej się trafić w dziesiątkę. Oczywiście podkreślam, że póki co nie dostaliśmy oficjalnej zapowiedzi odnośnie wilkołaków, ale aktualne newsy i poszlaki na to wskazują, że jednak te wilkołaki mogą się pojawić. Mimo wszystko musimy poczekać jeszcze na zwiastun. Oczywiście ja bardzo chętnie ten zwiastun też przy was omówię, także ja tym bardziej czekam. Ja ogólnie jestem fanką tego typu teorii i one naprawdę czasami są w punkt, dlatego też pozwolę sobie na przytoczenie swojej, która gdzieś tam mi się ostatnio urodziła. I kochani, mam teorię odnośnie sportowej kurtki, która wchodzi do gry wraz z kolekcją Księżycowy Szyk. Ta kurtka wygląda jak dla jakiegoś rajdowca, a przynajmniej osoby, która jest zainteresowana sportowymi samochodami, także jest to coś ciekawego. Daje to małą nadzieję. Dodatkowo w Małych Obozowiczach dochodzi do gry niewielki samochodzik, więc pierwsza właśnie moja myśl była taka, że to może być coś związane ze samochodami. Kurczę, no to by było coś naprawdę niesamowitego. Mam nadzieję, że w tą stronę właśnie to zmierzam. No ale póki co, kochani, to są tylko luźne przypuszczenia, dlatego lepiej się na to nie nastawiajmy, ale pomarzyć sobie możemy. Ja wam powiem szczerze, że bardzo byłabym zadowolona, gdyby twórcy dali nam pakiet rozgrywki z autami i do tego chociaż jakieś takie jedno małe miasteczko, w którym można by było je faktycznie prowadzić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że nie w każdym świecie faktycznie można by było jeździć, ale z czasem, jakby chociaż część miasteczek została dostosowana, to myślę, że już by było super. Też przeszło mi przez myśl, że ta cała zmiana, to wprowadzenie samochodów, mogłoby naprawdę tak poważnie uatrakcyjnić chociażby najmniejsze miasteczko, jakim jest Promenada Magnolii. I nawet szczerze mówiąc, widzę to miasteczko jako pierwsze na liście do takich właśnie eksperymentów jak auta w grze. Możecie dać mi znać, co na ten temat myślicie. Subskrybujcie oczywiście mnie, żeby być na bieżąco. Zajrzyjcie do mojej zakładki wspierania, bo przygotowałam dla was fajne bonusy. Dziękuję również wszystkim moim wspierającym, że ze mną są. Dajcie mi znać w komentarzach, czy któraś z teorii ma prawo bytu, bo może według was nie. Również jestem ciekawa waszego zdania, jeśli chodzi o nową aktualizację, dostawę i zawartość nowych kolekcji. Także trzymajcie się cieplutko, ode mnie to wszystko. Na razie, cześć, pa!